dobry, wczesna godzina poranna, jest godzina 6:44, ja już nie śpię od godziny, a ogólnie w nocy wstawałam. Ja tak zawsze mam przed wyjazdem, że jestem taka już zestresowana, trzeba by na pewno mamy wszystko spakowane, tak? Dzisiaj zaczynają się nasze drugie, niedługie wakacje, zrobiłam sobie wczoraj henna, żeby ułatwić sobie makijaż w górach. Godzina 12 wyruszamy, nie tak wcale wcześnie, no bo nie ma wcześniej sensu, najpierw pojedziemy na obiad, a potem po odbiór kluczy do naszego apartamentu. No i co, mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w tym przemiłym, mam nadzieję, dniu. Łucja wstała razem ze mną, Ignacy i mój mąż jeszcze śpią, a ja się kręcę, zrobiłam sobie kawę, więc siadam, dopijam kawę, sprzątam troszeczkę kuchnię. Jest u nas teściowa, bo zostaje tutaj, oczywiście musi się tutaj zajmować domem i pieskiem, tak to już jest na wsi, że domu nie zostawisz tak po prostu pustego. No więc tak. Mówiłam Wam w ogóle o pryszczu, który zresztą, jak, tak, pojawił się ten film w trakcie naszych czasów z makijażem. Mówiłam, że jakiś nieprzyjaciel mi wyskoczył, mam nadzieję, że się schowa, to słuchajcie, teraz następny się robi. Ja podejrzewam, że to chyba ze stresu, nie ze słońca. I tutaj się coś robi, no po prostu bajka. Oczywiście Karolina gdzieś jedzie, to zawsze się coś tworzy na mojej twarzy. No nic, więc dzisiaj mocniejszy makijaż, chciałabym dzisiaj być taka bardzo elegancka i dzisiaj jadę, słuchajcie, w szpilkach, w sandałkach takich na obcasie, dlatego, że to jest jedyny dzień, gdzie mogę sobie na to pozwolić. Potem już buty sportowe, leginsy, bluza i wędrówki po górach, więc dzisiaj Karolina się tak odszkowuje na maksa. No dobra, zacznijcie ten dzień razem ze mną. Dadam, taka mała metamorfoza. Słuchajcie, ponaklejałam sobie kępki, zrobiłam sobie kreskę cieniem, nałożyłam rozświetlacz na powiekę. Mam rozświetlacz i bronzer, i kontrówkę, i pomadkę, nude, przepiękną pomadkę, i brwi zrobiłam, po prostu full make-up jak nigdy. I podkład, i puder, i korektor, no tapeciara typowa dzisiaj jestem. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba, bo mi się bardzo podoba jak wyszedł. I ja dzisiaj idę w normalnym, prostym takim kucyku i w takiej grzywce. Będę miała bluzkę tak mocno tutaj wyciętą, ale zabudowaną aż dotąd, białe spodnie i szpilki, więc mamuśka gotowa do wyjazdu. Teraz czas zacząć zbierać dzieci. Ja już trochę rozczochrana, witam Was ponownie. Powiem Wam, że ten vlog to na pewno będzie z dwóch dni. Już Wam tłumaczę dlaczego. Wyjechaliśmy do Świeradowa, ja teraz leżę w sypialni, a o tym zaraz, ale dobra. Wyjechaliśmy do Świeradowa jakoś po godzinie drugiej. O trzeciej byliśmy na miejscu. Zjedliśmy obiadek w Kuźni Smaków, czyli naszej ulubionej restauracji, zawsze tam jemy. Ja jadłam schabowego z jajkiem sadzonym. Ignacy jadł drobiowego kotleta. Mój mąż jadł jakiś tam ser z sosem tatarskim. Łucja jadła wszystkiego po trochę, bo jej bierzemy zawsze osobny talerzyk po prostu i z każdego dania jej nakładziemy na talerz. Surówek miliony, więc naprawdę tak się najedliśmy, że powiem Wam, że jak odebraliśmy klucz, przyjechaliśmy do apartamentu, to byliśmy tak padnięci, że sobie na tarasie siedzieliśmy. Teraz odbyliśmy mały, krótki spacer. Nic na Instastory jeszcze nie nagrywam. Więc ogólnie pierwszy raz się odzywam od przyjazdu do Świeradowa. Nawet powiem Wam, że głodni już tak byliśmy w restauracji. No i wiadomo, jak to jest z dwójką dzieci, że nawet nie wyciągnęłam telefonu w restauracji. Chyba tam urywek pokazałam, jak Łucja jakimiś grami się bawiła. Tam jest przecudowna właścicielka, powiem Wam. No i zobaczymy, co na kolację, bo bardzo jesteśmy najedzeni. Czy w ogóle kolację będziemy coś zamawiać, czy gdzieś wychodzić. Wątpię szczerze, myślę, że w domu sobie zjemy.
jemy jakieś musli, ja wyposażyłam się z mężem we wszystko, więc i mamy musli, i mleka, różne roślinne, od córeczka do mnie idzie. To jest sypialnia, w której śpimy i jest to ten sam apartament, tam telewizor działa w drugim pokoju, w którym byliśmy ostatnio, czyli Świeradów-Zdrój, ulica Polna. Byliśmy tak nim zachwyceni, że wzięliśmy dosłownie ten sam, bo tutaj jest kilka apartamentów, ale ten ma zdecydowanie najpiękniejszy widok, dlatego tutaj nie było jakby wątpliwości, który apartament będzie nasz. Ta kucja się do mnie wdrapuje, chodź, ci pomogę. No i słuchajcie, tu jest łóżeczko turystyczne, znaczy to nasze. Łucja będzie z nami spała, Ignacy śpi w salonie, tam ma ogromne łóżko. Och, och! No to koniec. To sobie mamo pogadałaś. Misiu, może wystarczy, mogę coś powiedzieć? Zrobisz 1, 2, 3 na swoje łóżeczko? Kuku. No. I ja sobie powiem wam, teraz się wyleguję, a chłopaki wiecie co robią? Mój mąż uczy Ignasia grać w szachy. Szachy były w szafce i oni sobie grają. Pogoda się trochę zepsuła, bo zaczęło padać, ale jest i tak, nie ma na co narzekać. Jest cudownie, jestem zachwycona tym apartamentem. My jesteśmy tacy trwali w uczuciach, jeżeli o to chodzi, bo nad morze jeździliśmy, jak sobie upatrzyliśmy ten rewal, ten apartament na klifie z własnym zejściem na plażę, to w kółko do niego jeździliśmy i teraz jest znowu tak samo. W Świeradowie, jak jechaliśmy do Interferii, do tego hotelu z aquaparkiem, to też na okrągło, tylko tam. Raz wyskoczyliśmy, coś innego, ten apartament, znowu miłość po prostu niesamowita i znowu tu wróciliśmy, a byliśmy tutaj w czerwcu, więc czujemy się, jakbyśmy byli naprawdę dopiero co. No i tak. I powiem wam, że teraz takie błogie lenistwo. Ja zaraz uciekam zmyć makijaż. Jest tak naprawdę koło godziny 6, ale już zmywam makijaż, się ubiorę w takie wygodniejsze ubrania, bo dzisiaj wiecie, w opiętych spodniach i bluzkę i wszystko to takie obcisłe. Jak się człowiek przejadł, to już nie jest tak komfortowo. No i co? I relaksujemy się. Mam nadzieję, że dzieci mimo wrażeń pójdą jakąś w miarę spać, a ja będę miała szansę z mężem jeszcze spędzić sobie przyjemny wieczór. Dobra, idę zobaczyć, jak tam chłopakom idzie. Może wam nagram krótki urywek, jak grają. No i co? Do zobaczenia. Czekajcie, co Mami tam wywala z szafek. No bo ja już, słuchajcie, ja jestem w ogóle takim maniakiem, że ja nie potrafię przyjść gdzieś do apartamentu i mieszkać na walizkach, tylko wszystko rozpakowuję tak, jakby to był mój dom, jakby się wprowadzała. No i wszystkie szuflady już oczywiście są pozajmowane, ale na szczęście to tylko Fenistil i mój powerbank, więc może się bawić. Dobra, kochani, w ogóle beznadziejne światło, powinnam jakoś stanąć bliżej okna. Apartament znacie, ale dla tych, którzy nie widzieli czerwcowych vlogów, nagram wam jutro wszystko, a teraz zobaczcie, jak chłopaki pięknie grają. Dzień dobry, dzień dobry. Zamknęłam się przed hałasami domowników. Co wam chciałam powiedzieć, jest dzisiaj dość chłodno, wieje. Przed chwilą padało, dopiero skończyło. Jest 8 godzina, a ja się do was obrócę. A dzień dobry, witam was serdecznie. Jesteśmy już po śniadanku, ja po prysznicu, pielęgnacji porannej. Zrobiłam makijaż, uczesałam się, ubrałam się dzisiaj w dżinsy i w koszulkę po prostu. Podejrzewam, że zaraz bluzę i kurtkę też czołą założę. Czekamy jeszcze maksymalnie 2 godzinki, wychodzimy podobno po 10:00. Już ma się przejaśniać i ma przestać padać tak całkowicie. Bo co chwilę pada, słuchajcie, jestem załamana pod tym względem. No ale tak jak mówię, najważniejsza jest pogoda ducha, zawsze to powtarzam, więc jestem tego samego zdania. Dobrze, że dzisiaj zaplanowaliśmy nie wspinaczki żadne, bo faktycznie pogoda jest średnia na wspinaczki. Jutro ma być bardzo ładnie, więc jutro na pewno będziemy zdobywać wieżę widokową. Ale dzisiaj postanowiliśmy jeszcze raz obejść cały Świeradów. Mówię tutaj o parku zdrojowym, mówię tutaj o pijalniach wód, mówię tutaj o placach zabaw, o minigolfie, w którego chcielibyśmy zagrać. No chcielibyśmy parę miejsc zaliczyć i pozwiedzać ile się da w samym Świeradowie, bo nigdy na niego czasu nam nie starcza. Jednego dnia zdobywamy ten szczyt, drugiego tamten, a potem jest tak, że zawsze mówimy jeszcze jeden dzień by nam się tutaj przydał, taki po prostu, żeby wejść na Świeradów. Więc tym razem postanowiliśmy, że jak przyjeżdżamy do pierwszego dnia, idziemy na Świeradów.
gradów. No i dzisiaj to jest chyba najlepsze wyjście, bo zawsze w razie co będzie można się schować w jakiejś knajpce, napić się kawy, zjeść jakiegoś loda, żeby uniknąć deszczu. No, naprawdę jest szaro buro. Tam zobaczcie, jakie szczyty są zamglone. No jest po prostu... No dobra, trzymamy kciuki, żeby się wszystko rozjaśniło. Mi już nawet nie chodzi o słońce, ale mówię, oby nie padało. Dobra, widzimy się później. Słuchajcie, słuchajcie, wychodzi słońce. Ale się cieszę, coraz więcej niebieskiego nieba widzę. Na razie były same chmury. Może jednak jest nadzieja na ten dzisiejszy dzień? Oby było pięknie. Kochani, doszliśmy właśnie do centrum, słuchajcie, z moimi przebojami. Trzy razy zatrzymywaliśmy się pod różne drzewa, bo po prostu była taka ulewa, a wyszliśmy, było słoneczko, było przepięknie. No i w połowie trasy, jak już przestało padać, zorientowaliśmy się, że nie mamy maseczek, a chcielibyśmy wejść do sklepu. No w ogóle, nie wiem, czy w domu zdrowiowym nie trzeba mieć maseczek i musieliśmy się cofnąć. Ale na szczęście dzięki temu się rozpogodziło, ale turystów, powiem wam, jest masa, jak na taką małą miejscowość. Na razie Ignacy wchodzi do sklepiku zobaczyć, sklepu z pamiątkami, bo jak zawsze musi coś przywieźć przecież z każdego wyjazdu, więc wchodzę z nim. Kolejny zestaw chińskich żołnierzy kupiony, oczywiście obowiązkowo zestaw Ignacia. Łucja, słuchajcie, śpi, więc my idziemy jeszcze zrobić te rzeczy, które później będzie trudno zrobić z Łucją. Nie no, żartuję, idziemy po prostu przed siebie zwiedzać. Standardowo. No i zobaczcie, jak tutaj pięknie jeszcze słoneczko przebija dom zdrowiowy. Ogromny. Zaraz wejdziemy sobie do domu zdrowiowego, napić się wody, a teraz idziemy sobie spacerkiem przez park. Mała cały czas śpi, więc mało widzi, ale tą samą trasą planujemy wracać, więc i fontannę zobaczy. Więc tak, co się odwlecze, to nie uciecze. O, a tam w szachy grają. Albo naprawiają je. Okej, idziemy. Ale pięknie się zrobiło, naprawdę. Tak po prostu przyjemnie, właśnie. Matko, jaka jestem, po prostu niesamowita. Podniecam się wszystkim, każdą głupotą. O proszę, a tutaj mamy szlak doktora Mieczysława Orłowicza w setną rocznicę urodzin. PTTK Jelenia Góra. O, i to jest taka grota, która jest zawsze właśnie zamknięta. Do niej wejść się nie da. Dawniej pijalnia wody mineralnej.
Zobaczcie, jak pięknie. Słuchajcie, już jest późne popołudnie, a my zjedliśmy obiad w naszej ulubionej kuźni smaków. Znowu jadę tym razem dorsza i zmierzamy na spacer po prostu leśną śnieżką i ścieżką. Idziemy przed siebie, za nami jest jakieś 2 km. No i myślę, że gdzieś będziemy skręcać, żeby mniej więcej do godzinki do tego domu wrócić. A z Łucją jesteśmy, która jest o tam z tyłu z mężem i z synkiem na piechotę, bez wózka, bez nosidła. Więc to może być wyzwanie, bo prawdopodobnie będzie musiało któryś z nas ją nieść. Czekajcie, obrócę się do Was. Więc tak jak mówiłam, musimy naprawdę troszeczkę przejść tych kilometrów, nawet nie kilometrów, tylko trochę pospacerować, żeby się lżej poczuć, bo wiecie, jak to jest w restauracji, po prostu obiady są od takie i mimo, że zawsze jeszcze nasze porcje zostają na talerzach, bo nie jesteśmy w stanie nikt, nawet mój mąż, przejeść w ogóle swoich porcji, tam są tak ogromne, to, ale piękna jarzębina, muszę zrobić zdjęcie, no zobaczcie, jaka piękna jarzębina, śliczna. Zobaczcie, no dobra, to ja robię zdjęcia, z Wami się żegnam. Do zobaczenia jutro. Jutro wybieramy się na wieżę widokową, 6,5 km od nas, więc jutro będzie czekała nas spora wyprawa. No i mam nadzieję, że dużo do pokazywania. Trochę pogadamy, trochę Wam pokażę. Dobra, zmierza moja wędrowniczka, ona jest śmieszna. Słuchajcie, ona idzie przodem przed nimi, widzicie? Taki mały człowiek, a ja w ogóle w kieszeni mam jej czapkę, bo oczywiście coraz ją wyrzuca. Dobra, więc do jutra, trzymajcie się cieplutko. Pa!